A dzień dobry, mamy godzinę 2:30, a ja właśnie skończyłam się szykować. Znaczy, no nie do końca jeszcze muszę się rozczesać, ale skończyłam się szykować, bo za pół godziny jedziemy do Warszawy. Bo wymyśliliśmy sobie ogólnie z jeszcze kilkoma innymi osobami last minute, wakacje last minute, że musimy wyjechać w tym roku gdzieś na wakacje. No i okej, bierzemy okazję, która się nadarzy. No i się nadarzyło. I słuchajcie, ostatni tydzień po prostu byłam maszyną do robienia filmów, składania, wrzucania ich na serwer i ogólnie ogarniania miliona innych spraw. Tylko po to, żeby no właśnie nie musieć korzystać z greckiego internetu. No bo pewnie, jak już wiecie po tytule, lecimy do Grecji, lecimy do Kos. Także nasza przygoda zaczyna się dzisiaj. No i wymyśliłam sobie, że nagram vloga, no bo jak lecimy z całą ekipą, to będzie fajnie i wiecie, będzie co nagrywać prawdopodobnie. Także taki bardzo wczesny początek tej przygody, a ja się obudziłam wczoraj o godzinie 9 i do tej pory nie spałam. Także ja dzisiaj zarywam nockę, no bo przecież jak miałabym iść spać na 2 godziny, to się nie opłaca, prawda? Więc po prostu się spakowałam, umyłam i wyszykowałam od nowa. I mam, jak to, to jest taki mój rytuał przedwakacyjny zawsze, żeby sobie zrobić hennę na brwi i tego pierwszego dnia ona jest super mocna. Także będziecie też świadkami tego, jak stopniowo będzie mi schodzić henna z brwi, no i też od razu z nosa, bo zrobiłam sobie piegi. I troszkę za długo je przetrzymałam, znaczy tą hennę za długo trochę przetrzymałam na nosie, więc one teraz są o wiele mocniejsze niż chcę, żeby były, ale podejrzewam, że jutro już to będzie wyglądało całkiem fajnie, a dzisiaj jestem taka bardzo intensywna, także ja tutaj się ogarnę do końca i jedziemy do Warszawy. W przypadku ewakuacji prosimy o pozostawienie bagażu na pokładzie. Instrukcja bezpieczeństwa znajduje się w kieszeni fotela przed Państwem. Proszę Państwa, na lotnisku na Kos temperatura wynosi obecnie 26 stopni Celsjusza. Jest godzina 9:20 czasu lokalnego. Dzień dobry znowu. Dobry. Pospaliśmy. Była drzemka. Pospałyśmy, tak. Jesus, ile my spaliśmy? 3-4 godziny? To miało być 15-minutowa drzemka, a jak nas ścięło, to po prostu nie ma zmiłuj. Owczarki nas opuściły. Owczarki. Fryzurę poprawię. Owczarki poszły do innego hotelu na 3 dni, ale do nas później wrócą. A my idziemy. Jest już właściwie co? Jest 7. Idziemy ogarnąć, co tu się dzieje, i idziemy do sklepu. Kasia nas zaopatrzy w maseczki. Tak, wzięłam zapas, jesteśmy bezpieczni. Tak się na wakacjach odżywię? Nie, tylko sprawdzam te lokalne specjały. My wzięliśmy oczywiście Pringlesy. Bo to jest, ja tylko energetyki. To jest nasza tradycja, zawsze jak jesteśmy na wakacjach, to bierzemy, słuchajcie, tego Pringlesy. Dzień dobry, drugiego dnia, właściwie już pod koniec drugiego dnia, bo mamy godzinę 6:00. My jesteśmy już, jak widzicie, po polanku, twarz blada, bo na twarzy był mocny filtr. Ale chciałam się Wam tylko pokazać, żebyście zobaczyli, jak właśnie już po jednym dniu wyglądają te brwi. Już są fajne. No i piegi. Piegi dzisiaj wyglądają super naturalnie, tylko niestety pewnie jutro albo pojutrze już ich nie będzie. Jak ja nad tym ubolewam, one mi się tak podobają. No, a może jeszcze Wam pokażę operację, którą wykonałam na kostiumie kąpielowym, bo dostałam od Klaudii piękny kostium, ale tak średnio dostosowany do dużego biustu, bo miał małe wkładki, zresztą zaraz Wam pokażę. To jest kostium, który dostałam, taki piękny, sznurowany z przodu, fajne takie rozwiązanie, ciekawie to wygląda, tylko że, no właśnie, niestety, wkładki były tej wielkości. I jeszcze są takie dziwnie, zobaczcie, wypukłe, i to, jak była kocham, wyglądało jak wkładki laktacyjne. Na szczęście mam ze sobą taki stanik sportowy jakby, taki topik, który miał w sobie te wkładki, i to jest ten top, w którym właśnie też nagrywałam przed chwilą. I wyjęłam te wkładki i zrobiłam małą operację, gdzie ponacinałam, bo one były niewyciągalne, i wymieniłam na te duże wkładki i jest teraz super. Piękny ten kostium, może Wam później pokażę, albo jutro, jak jestem w niego ubrana, bo pięknie wygląda. I chociaż jest taki dość skąpy, zwłaszcza majtki, to no, wygląda się w nim rewelacyjnie. A top, który uratował dzisiejszą akcję, który uratował dzisiejszy kostium, to jest H&M. Witam po południu. Mamy już piątek. Nie vlogowałam. Czy tu lecę z pokoju? To jest pytanie.
nie vlogowałam, bo no wiecie, jak chodzimy na plażę czy tam na basen i idziemy jeść, no to nie ma co vlogować. Ale dzisiaj się będzie działo, bo dzisiaj wróciły do nas owczarki, a owczarki coś zrobiły. Teraz wam pokażę. I jedziemy do KOS. Bo dzisiaj między innymi będzie operacja kot. Bo mamy takiego słodziaka, który niestety nie ma oczka, ale jest najsłodszym kocurkiem ever. Wczoraj spał z kitulcem do 5 u niej w łóżku i będziemy organizować dla niego transporter i właśnie wizytę u weta. Także najpierw jedziemy do KOS, do weta, zobaczyć, czy nam może pożyczą transporter i go będziemy transportować w tym transporterze. No bo wiecie, 3 kociary. No my tutaj nie zostawimy biednego Stevie'ego, ponieważ tak ma na imię samego. A pokaż, co chcesz zrobić, Kasia? Chcę kupić kropelkę. O Jezus. Znaczy super gluta, co nie? Takie rzeczy. Ona nas nagrywa. 5 zł od niej weź. Nagramy jej męża. O! I to był już cios poniżej pasa, ale zobaczcie, ujedzone. Tak wygląda prawdziwa grecka sałatka. Nie ma sałaty w ogóle. A nie grecki. Ale jest grecki właśnie. Jest prezentacja dania. Tą oliwkę to mi możesz dać. Akcja transporter się udała, byliśmy u weterynarza po wyczekaniu godziny. Albo i więcej. Dostaliśmy klatkę, no i jedziemy po Stevie'ego. Stevie'ego? On ma już imię? Ma! Stevie Wonder. Aha, no gdzie? Jak go zabierzesz do Polski, to możesz go przekrzcić. Będzie Stefan. Będzie... O, do Stefani będzie pasował. Będzie chudy. Będzie do grubego pasował. Ale on taki chudy Stefania nie jest. Stefania też jest prawie cała biała, tak? No to będzie Stefania i Stefan. Bigfoot no. Go nazwiemy. Bo ma duży. Także jedziemy teraz po kota. Nie spodoba mu się ten pomysł. Nie spodoba mu się. Bardzo. No ale trudno. No, jak tu jedziemy, tak. No i teraz zobaczmy, czy on tam jest? Nie ma. To idziemy dalej. Smuteczek. Nie udało nam się. Nie było się bez ran. On nie jest głupi. On nie jest głupi i po prostu no złapałyśmy go, ale nie dał się włożyć do klatki i nam niestety uciekł i się gdzieś schował. Ale my się nie damy. My jeszcze będziemy na niego polować. Dosłownie. Jestem wkurzona, jestem rozczarowana, bo nam się nie udało go złapać. I nam się już go raczej nie uda złapać, bo jak nas widzi, to już ucieka. Także chcieliśmy mu pomóc, ale nie da sobie pomóc. A dzisiaj jest sobota i weterynarz jest otwarty do 13, więc my musimy, a mamy, wiecie, auto wynajęte na dobę, więc musimy dzisiaj pojechać do miasta, po prostu oddać im klatkę. Powiemy im, że ten kot jest tutaj, może im się uda kiedyś, wiecie, podjechać i mu pomóc. On wygląda coraz lepiej. To jest inna sprawa, że on sobie jak na taki wielki uraz, który dla człowieka byłby niewyobrażalny, strata oka, on się zachowuje no normalnie, on się bawi, wiecie, i tak dalej. No wiadomo, że to jest straszne, to też trzeba mu pomóc, ale on sobie nie da pomóc, więc no jestem wkurzona. Ale wiecie, jestem tutaj z towarzystwem, jesteśmy na wakacjach, nie muszę się jakoś nie skupiać na tym, ale jestem wkurzona, jestem rozczarowana, że nie daliśmy rady. Czy masz tak silne poczucie porażki jak ja? Tak, bardzo silne. Jest mi bardzo, bardzo smutno, bo myślałam, że uratujemy tego kota. Już miałyśmy taki plan, że w razie czego zabierzemy go ze sobą do Warszawy, co nie? No i właśnie, nie da sobie pomóc, no nie da sobie. Teraz już zaczyna nas pieprzać, jak tylko nas widzi, więc... Od razu, więc stracił do nas całkowicie zaufanie. No. Klęska po całej. A jestem taka wkurzona. Delikatnie mówiąc. Dobra, jedziemy zwrócić tą klatkę, bo już jest godzina 15 po 12. Enzo zostawił, przyjechał za nami. Thank you.
Kasia musi kupić jakąś pamiątkę. Musi kupić jakąś pamiątkę. Może takiego Japona wezmę. I pokazuję tym moim świetnym. Zobacz, o właśnie pokaż. Straciłam. To jest. To wygląda na poczet wakacji. Ja się śmieję, że to wygląda jakby na palec straciła, a nie tego paznokcia. No tak, ale to ty się nie śmiej, to ja nie bowiem już to wiesz, chwytności niczego. Tu się nic nie ten, nie mam palca. O, ja tak funkcjonuję. Bez szpona. Jak włosy układałam, to tak dzisiaj robiłam. Układałam, co nie? Zaraz, Kasia, a może ten? A może takiego jednorożca? Mam podobnego w domu. Ale tacie. Tacie. Nie, tak serio to trzeba ogólnie zawsze z głową wybierać pamiątki, nie? Bo roi się od czajny. Mój bagaż jest trochę za ciężki, więc muszę... No właśnie, taka jedna sprawa, bo ja nie nagrywałam na lotnisku, a Kasia miała... limit był do 20 kilo. 20, ja miałam tylko 28. No właśnie. Trochę Robertowi. I chyba za 4 dni chodziła w tej samej sukience. Ja sobie powiedziałam, że ja nie, już... Nie. Ja wymagam następną sukienkę, zabrałaś po to tyle bagażu, żeby... Ale Jezuś. Dobra, koniec. A tutaj są jeszcze takie magnesiki. Ja powiedziałam, że ten jest dla Klaudii. Zaręczyna. Klaudia, mam dla ciebie magnesik. Oooo. A czemu taki? Bo ja nie powiedziałam w sumie, dlaczego taki magnesik? No, powiedziałabym, ale nie mam jak pokazać. Bo owczarki się zaręczyły. Kto? Tylko nie ma pierścionka. Znaczy był pierścionek, ale nie ma. Robert kupił za tani i Klaudia powiedziała, żeby ona ze swoich dołoży. O. To nie wiem, tym to za dużo. No właśnie. Nie, bo był za duży i trzeba go nie nosić, żeby go wymienić na mniejszy. Trzeba go nie nosić. No. Ale macie widzieć idealny ten. No i kiedy sposobem trafiłaś, no tak, na vloga. Podwójnie. Klaudia idzie zrobić sobie zdjęcie. Ooooo! Pitulec gonią jak kota. Uciekła. Spierdziły. Jak tu włożyć bez kamieni? Czekaj. O, czekaj, jedno mi się udało. Daj mi rękę. O, dobra. No, idzie teraz. No i się popsuło. Jestem wdzięczna. Kasia, mogę ci załatwić transport jak chcesz. Ile za godzinę? Ja jestem wzięta. O Jezu. Tak się robi zdjęcie. Tak się robi zdjęcie na Instagrama. Proszę Państwa, święto. Umalowałam oczy pierwszy raz od tygodnia. Mam tusz na rzęsach. Trzeba to uczcić. Ja jestem dzisiaj lekko wystrojona. Mam założony kombinezon, ten z H&M-u, o który bardzo często pytacie. Muszę sobie wziąć gumkę do włosów, bo dzisiaj bardzo wieje, więc pewnie zaraz pożałuję decyzji rozpuszczonych włosów. Idziemy na kolację. Dzisiaj dzień włoski. Ciężko Wam w ogóle pokazać ten outfit, bo pokój jest mały i jak to na wakacjach jest zasyfiony. Bo się co chwilę, wiecie, coś zakłada, coś się ściąga. Tak to wygląda, można go nosić tak. A ja dzisiaj mam specjalnie ten stanik Wonder Bra bez ramionczek, żeby móc nosić go w ten sposób. Hej! Cześć, łobuz! Przyjdziesz do nas? No teraz to przyjdziesz. A czemu sobie wczoraj nie chciałeś dać pomóc? Przedwczoraj? A wczoraj się nie chciałeś dać złapać w ogóle? No chodź, już nie będziemy nic robić. Chodź.
Ja nie mam klatki niczego. Bardzo duże patrzały. No, no. Ale jakie? Wiesz. Jak oglądasz horror? Nie, oglądasz horror, to co jest? Płacz? Nie, no. No. To ma te... Tak. Nie trudno, a... Szkoda? Nie. Jak ktoś przychodzi, bardzo fajnie. Przeciwieństwo. Trudno? Łatwo. Łatwo przeszło, łatwo poszło. Plan na dziś jest taki. Tylko niestety, trzeba założyć kask. Trochę mi to pokrzyżowało plany. Jak zgubię gumkę moją jedyną, którą mam, to się wygłoszę. Takiego ładnego koszka sobie wziąłem. Właśnie, ja jadę. Śniadanko. Bo my wstałyśmy troszeczkę później. No, troszeczkę. To troszeczkę. Kitule to już w ogóle. Po wczorajszych szaradach. Najpóźniej. O 12 taka komnata się otworzyła. Ciemność. Bo ja mam ciemność tej. Pan rozrysowuje kitulcowi kawalera. Takiego mam szukać. Takiego kitulec ma szukać kawalera. About her here? Yes, only here. Bald? Of course. Why? Oh no! No! Look, but at least he has a big I promise. Big. This is legs, yeah. But you know what they say? When you have big legs, you have also big. And nose, big nose. Yes, yeah? Yes. Like beer, of course. Beer, yeah. Pivo. Pivo. Yes, and what is your name? Kate. And of course he thinks Kate all day. About Kate. Tak to właśnie jest. So, thank you. So this is typical drink. Jeden kawałek dla Claudii, drugi dla kota. Jeden dla Claudii, drugi dla kota. O nie, nie zdążę już. Wyrabiasz się. Pojedli, popili. Ciao warzecha. Jasz parego, parego. Ciao warzecha. O, no warzecha, no. I wracamy na nasze maszyny. Nie, jeszcze nie. Bo teraz się najadą i to odpoczę. No i nadszedł ten dzień. Godzina 6 przed 6 rano. Henna zeszła, piegi zeszły. Trzeba się ewakuować z powrotem do Polski. Znaczy wrócić do Polski. Jesteśmy już w większości spakowani. A jeszcze wam tego pokażę, bo tego wam chyba nie pokazywałam, jak w pokoju jest. Za to powinien ktoś dostać anty-Oscara i anty-Nobla. Tam jest prysznic i toaleta, a tu jest umywalka, nie? Przy łóżkach, przy łóżku. Bo oczywiście łoże małżeńskie składa się z dwóch pojedynczych łóżek. To jest kompletnie bez sensu. Nie wiem, o co chodzi. Prawie jak w wakacjach pod chmurką circa 92. My już idziemy czekać na autobus, ale tak pomyślałam w sumie, jakby ktoś z was był tutaj w Kos, to w ośrodku Blue Lagoon, on to jest niedaleko przy granicy ośrodka, przy budynku 1000, jest sobie Stevie. Ła, no chodź.
Chodź. Sierotka. No i może by się komuś udało mu pomóc. Tu musiała być zorganizowana akcja. Tak. Chodź, baby. Au. Do jedzenia wychodzi. I jak ma humorek, też wychodzi. Do zobaczenia, Stevie. Mam nadzieję, że oczko się zagoi. Idziemy na autobus i na lotnisko. A słuchajcie, tam już jest granica, tam jest wyjście ze środka, także mówię, przy budynku 1000. Może akurat, nie wiem, ktoś tu będzie, albo mieszka ktoś na kos. Nam się niestety nie udało. I skończymy tego vloga w tym samym miejscu, w którym go zaczęliśmy, czyli w domu. Wróciliśmy. Teraz dopiero widzę, o ile jaśniejszą mam twarz od dekoltu i reszty ciała. Chociaż na twarzy, tak jak mówię, i tak używałam filtrów. I zobaczcie, nawet sobie okulary opaliłam. No bo właśnie w filtrach się i tak opalimy. Ale już to powtarzałam 3000 razy. Zdaję sobie sprawę z tego, że brakowało fragmentu pokazującego podróż powrotną. Tak, żeby była ciągłość tego filmu. Ale już mi się nie chciało, uwierzcie, już po prostu, jak już chcecie wracać do domu, to już nieważne, już wracajmy do domu po prostu. Ogólnie z dziewczynami doszłyśmy do wniosku, że no, Kardashianowie to jednak mają Kardashianowie z jedną rzeczą mają rację, czyli że bycie w centrum uwagi i rejestrowanie tego w dobry sposób nie jest możliwe. Lepiej mieć ekipę, która to rejestruje za was. Także następnym razem będę musiała sobie zorganizować jakiegoś operatora. Już wiecie, zamieszanie na lotnisku z tym, tamtym, z wszystkim. To już było ponad moje siły. Jak już chcecie wrócić do domu, to już chcecie być w domu po prostu, nie? Także uwierzcie mi na słowo, że ta podróż się odbyła. I wróciliśmy do domu. Także mam nadzieję, że się wam ten vlog spodobał. Tak właśnie wyglądały nasze wakacje. Oczywiście mogę mówić tylko za siebie, ale jeżeli o mnie chodzi, to jestem bardzo zadowolona z tego wyjazdu. Fajnie jest wyjechać z ekipą. Także mam nadzieję, że wam się też spodobało podróżowanie z nami. Taki maluteńki udział w naszych wakacjach. Pamiętajcie, że ja jednak nie jestem zwierzęciem vlogowym. Starałam się, gdzieś tam z tyłu głowy miałam, żeby vlogować, ale dla mnie to jest czynny wysiłek. Dla mnie to nie przychodzi naturalnie, więc mam nadzieję, że powstał z tego fajny, w miarę składny film. Myślę, że też warto zauważyć, jak mocno mi odrosły brwi po tylko jednym tygodniu. Bo tamten makijaż był rzeczywiście szczątkowy, chyba tylko raz mi się chciało na tyle umalować, że miałam aż wytuszowane rzęsy. A tak to jest taki makijaż jak dziś, czyli pseudo makijaż, bo dosłownie coś tam w brwiach, albo jak jeszcze miałam henne, to nie malowałam brwi. I tylko kremowy róż na policzkach. Także no miały czas, żeby sobie odrosnąć i tyle. Jeżeli się wam ten filmik spodobał i miło spędziliście z nami czas, to proszę was o zostawienie kciuka do góry. I przypominam jeszcze możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę. Ostatnio pojawiły się takie dwa filmiki, a my się widzimy w przyszłym tygodniu już z takim regularnym, tradycyjnym materiałem. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!